co on w tej chwili o tobie myśli. Chodzi teraz o ten moment. Zobaczmy, co powiedzą karty. Dzisiaj tylko za pomocą jednej karty Lenormanda, wróżba, czyli jedna karta powie nam, co on o tobie myśli. I to teraz, być może w tej chwili, być może dziś wieczorem, być może w ten weekend, być może teraz, w tym czasie, w tym tygodniu. Witam wszystkich serdecznie na moim kanale Orakel Miłości u Loeli. Dziękuję Państwu za komentarze i za obecność. Cieszę się, że jesteście. Wszystkich nowych słuchaczy witam bardzo serdecznie i proszę Was, zasubskrybujcie mój kanał. Opłaca się, ponieważ będziecie codziennie dostawać darmowe wróżby na różne tematy. Moje filmiki są codziennie i zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem u góry, żeby YouTube informował Was o codziennych filmikach na moim kanale. Proszę również o lajki z kciukiem w górę i o więcej komentarzy, ponieważ czytam je codziennie i właśnie te komentarze motywują mnie, bym nagrywała codziennie dla Was te filmiki. Cieszę się, że jest już 3620 subskrybentów. Niedługo ogłoszę live i zaproszę wszystkich oczywiście. Cieszę się serdecznie, że Państwa przybywa, więc subskrybujcie i wysyłajcie mój kanał dalej. Na wróżby prywatne zapraszam serdecznie, bardzo gorąco wszystkich Państwa i mój e-mail, adres e-mailowy znajdą Państwo pod każdym moim filmikiem. Mój adres e-mailowy to loelia.orakel@gmail.com. Wróżby prywatne odbywają się przez WhatsApp lub Messenger i są robione na podstawie Waszej daty urodzenia i Waszych zdjęć. Zapraszam. Teraz, kochani Państwo, wybierzcie sobie jedną z tych grup, jedną z tych kart. Więc pierwszą grupą jest serduszko różowe. Oczywiście czytanie jest miłosne, więc również serduszko sugeruje być może coś pięknego dla Państwa lub neutralny kryształ górski w postaci obelisku. Jeśli Państwo właśnie taki preferują i kwarc ametystu, fioletowy. Piękna bryłka ametystu. Więc wybierzcie sobie, kochani, jedną grupę. Zaczynamy od grupy pierwszej, czyli serduszko. Co on o tobie myśli? Wow! Myśli, że jesteście być może spokrewieni ze sobą, być może jesteście bratnią duszą, lub jesteście dla siebie wierni, lojalni, przyjacielscy, możecie na siebie liczyć i on myśli właśnie o tobie, że jesteś prawdziwą partnerką i przyjaciółką, że jesteście jakby też najlepszymi właśnie kumplami, przyjacielami, na którego jesteś osobą, na którą można liczyć. Myśli również, że jesteś wierna, że jesteś zaufana, że można na ciebie liczyć, że jesteś właśnie też lojalna w stosunku do niego i że wasza relacja zbudowana jest przede wszystkim na fundamencie zaufania i przyjaźni. Pies to najwierniejszy przyjaciel, tak, człowieka, więc właśnie tak on o tobie myśli, że jesteś tym najwierniejszym przyjacielem i partnerką, której on ufa, że jest wierna, że jest po prostu solidna, tak, że można jej zaufać, że można jej uwierzyć. Także tutaj bardzo pozytywna karta. Dziękuję grupie pierwszej.
i zapraszam grupę drugą. Grupa druga to obelisk Kryształ Górski. Co on o Tobie myśli? Myśli o Tobie, że jesteś osobą bardzo głęboką, o głębszej duszy, o głębszych uczuciach, że można z Tobą spełnić swoje marzenia, spełnić się emocjonalnie, że można z Tobą przeżyć również piękne, głębokie, romantyczne momenty. Najważniejsze jest właśnie spełnienie emocjonalne i że można z Tobą zbudować coś głębszego, coś wartościowego. Tak jakby byś miała po prostu osobowość taką bardzo, bardzo głębszą, czyli niepowierzchowną. Nie jesteś osobą powierzchowną, tylko masz tą głębię w sobie, którą on kocha, uwielbia, za którą tęskni. Ma on oczywiście pragnienie spełnienia z Tobą właśnie swoich najskrytszych marzeń. Myśli, że tutaj z Tobą właśnie jest to słońce na horyzoncie, czyli światło w tunelu, ta gorąca, piękna, emocjonalna, romantyczna przyszłość, która właśnie tutaj pięknie, tak, oświetlona w pięknych kolorach, no, tryska nadzieją. Także myśli o Tobie bardzo głęboko, ma do Ciebie być może również głębsze uczucia. Także bardzo piękna również karta, bardzo emocjonalna, dużo marzeń. Dziękuję grupie drugiej i zapraszam grupę trzecią. Grupa trzecia to ametyst fioletowy. Co on, ona o Tobie myśli? Wow, no niesamowite, kochani. Więc ona lub on myśli o Tobie, osoba pytająca, że kocha Cię, że jesteś osobą godną miłości, że jesteś osobą wymarzoną do związku romantycznego, miłosnego. Chce ta osoba ukochana z Tobą być. Widzicie tutaj dualność. Te łabędzie tworzą serce, kochają się, są nierozłączne, są ciągle razem. Opływają je emocje, woda, symbol emocji, tak? Miłość. I serce, które ich łączy, czyli miłość, która ich łączy. Piękne kolory, właśnie tutaj fioletowe, mówią o magicznej, pięknej, spełnionej, dualnej, romantycznej miłości. Czyli on, czyli ta osoba ukochana kocha Ciebie i miłość jest tutaj, no, po prostu jakimś takim napędem, tak? Ponieważ jest w Tobie zakochana, kocha Ciebie, jesteś najważniejszą dla niej osobą. Miłość jest tutaj widoczna i trwała, długa, ponieważ łabędzie łączą się na całe życie i są nierozłączne. Także kocha Ciebie ta osoba. Piękne, cudowna, grupa trzecia. Dziękuję Ci, wspaniała, wspaniała karta, wspaniała grupa. No, trzecia grupa to już naprawdę nawet nie muszę chyba tłumaczyć tej karty, więc wszystkim życzę takiej pięknej miłości i spełnienia emocjonalnego. Wszystkiego dobrego i zapraszam Was, kochani widzowie i subskrybenci, jutro. Jutro, w sobotę, proponuję horoskopy dla wszystkich znaków zodiaku. Także jutro zapraszam wszystkich moich kochanych widzów na horoskopy, na Wasze horoskopy. Do usłyszenia. Już jutro.